Cześć, jak co środę prowadząc architekturę, ponownie witamy Was w 4 Design Days w Katowicach, z miejsca, w którym można spotkać wiele ciekawych osób i wymienić się poglądami. I w tym tygodniu pokażemy Wam wywiad z Maciejem Zubrem, czyli prezesem SARP Bielsko-Biała. Porozmawiamy sobie o kondycji zawodu architekta, o tym, czy uprawnienia architektoniczne mają sens i czy trzeba reformować nasz zawód, czy też nie, a może trzeba rewolucji. Zostańcie z nami. No dobra, Andrzeju, to jak oceniasz, co tutaj w tym roku jest, jak wygląda 4 Design Days? No jest ciekawie, bo na takich miejscach w końcu można spotkać się ze znajomymi, których dawno się nie widziało. No. Cześć. Na przykład z prezesem. Cześć. Oj, to z prezesem, od razu prezesem. No, także jest to wyjątkowe miejsce, gdzie na żywo, nie przez Skype'a, nie przez WhatsApp'a, można wreszcie się spotkać z tymi ludźmi z ciemnej strony mocy, czyli... Rebitowcami. Nie mogłem. Ale architekci wszyscy na czarno, więc nie wiadomo, który z tej ciemnej strony. Ja mam powód, nie? No bo muszę, to jakby szczuplej wyglądam. A myślałem, że jesteś w żałobie po dobrej architekturze. Po dobrych cennikach. No. Ktoś kiedyś o nich słyszał. No właśnie, to. O, kamera tam. To nie jest źródło informacji. Jeszcze bardziej. Pamiętasz, jak nie odpowiedziałeś na moją wiadomość? No pamiętam. To może kiedyś odpowiedz. Andrzej, ale o tym też możemy zrobić odcinek, tak? Bo Paweł nie wie, bo nie przekazałem mu tej smutny ten, że tutaj... Słuchał. Kolega chciał mnie zwerbować do tej złej organizacji, która wszyscy wieszają psy i tak dalej. I młode pokolenie uważa, że to powinni zakazać, zabronić. Bo SARP i Izba to sama zło. Nie, no mówię o młodych ludziach, którzy uważają, że nie warto. A mam powiedzieć, dlaczego warto? To ja powiem. Bo sytuacja jest banalna i na przykładzie izby to powiem, bo jest pewna analogia w SARP-ie. Jeżeli mamy sytuację taką, że przed wyborami sprawozdawczo-wyborczymi są wybory obwodowe na delegatów na zebranie tych jakby w izbach, powiedzmy, wojewódzkich, a potem z nich są wybierane struktury do tych izb, a potem następnie jako delegaci do krajowej, to jeżeli na tych zebraniach architekci z uprawnieniami, których de facto obowiązkiem powinno być obowiązkiem, to powinno być karane na przykład, nie wiem, wstrzymaniem uprawnień, znaczy możliwości wykonywania zawodu przez na przykład pół roku za to, że się nie było na tym, oczywiście bez usprawiedliwienia. Jeżeli na takim zebraniu obwodowym, gdzie na przykład w Bielsku jest kilkaset architektów z uprawnieniami, przychodzi 14 albo 16 było, z czego musi zostać wybranych 12 osób, to w tym momencie zazwyczaj zawsze są wybierani ci sami ludzie, którzy przychodzą. I oni po prostu za każdym razem są wybierani i za każdym razem te struktury są w takim samym stanie. Nam się udało w tym roku dosyć fajnie odświeżyć skład tego naszego obwodu i dzięki temu gdzieś tam ta izba, Rada w Śląskiej Okręgowej Izby Architektów też trochę inaczej wygląda. Ale jeżeli ci młodzi architekci nie ruszą tyłków i nie pójdą na te obwodowe wybory chociażby tylko po to, żeby zostać delegatem, żeby zagłosować, a inaczej nie zagłosować na kogoś, kto jest na przykład hamulcowym głównie w izbie, no to się nigdy nie zmieni, bo tak na dobrą sprawę to jest w ich rękach. No tylko, wiesz, mi chodzi o to, że młodzi ludzie, jak popatrzę sobie na moim ulubionym forum, czyli Praca w Architekturze, oni mówią, co nam izba, co nam SARP robi, SARP nic nie robi, izba tylko pobiera pieniądze, a SARP, to w zasadzie nie wiem, no, jest fajny, bo tam nie trzeba mieć uprawnień, a oni nie chcą też uprawnień. Znaczy, wiesz, SARP to jest forma, inaczej, statutowo wiadomo, co robi SARP. Powinien dbać o architekturę, o zawód i jakość tej architektury, ale również jest organizacją, w której, przynajmniej u nas tak to działa, w której na spotkaniach naszego oddziału można naprawdę się wymienić doświadczeniem, spotkać się, jakby zbliżyć, jakby skrócić dystans, bo zazwyczaj jesteśmy dla siebie konkurencją, nie? Ale będąc w strukturach SARP-u, w stowarzyszeniu, my tak naprawdę możemy się wymieniać naszym doświadczeniem, sposobami na dojście do pewnych kierunków i to działa. Znaczy ja osobiście, że tak się wtrącę, powiem, że uważam, że to jest właśnie chyba największy błąd naszego zawodu, że my cały czas siebie nawzajem traktujemy w ogóle jako konkurencję. Ale ja się zgadzam.
To tylko, jest coś... Znaczy ja mówię o zdrowej konkurencji. Ja nie mówię, bo jest jeszcze jeden mechanizm, który mnie najbardziej rozwala, to jest pies ogrodnika. Tak. To jest sytuacja taka, gdzie wiem, że nie dam rady. Przyszedł do mnie inwestor z inwestycją, ale zrobię to. Spieprzę to, ale zrobię. Nie tak. dam nikomu. Ja miałem odwrotną sytuację. Ja przyszedł do mnie inwestor z biurowcem w Katowicach. Ja wtedy byłem jednoosobową firmą, miałem tylko administrację jako drugą osobę. Chodziłem po firmach, po znajomych architektach w Bielsku i wszyscy węszyli spisek, że tu na pewno jest jakiś bał, tak, nie? Że chce się dzielić tym ciastkiem. I w efekcie zakasałem rękawy i w ciągu 2,5 roku braku kontaktu z rodziną zrobiłem to wszystko. Nie? Tylko no, nie, to nie było moja chęć po prostu masochizmu, tylko no, nie było z kim. No i właśnie to jest to, że my w ogóle nie mamy wypracowanych takich metod zarządzania pracowniami, metod wyceny. Chyba i każdy wy. Ludzie... Proszę? Chyba wy, ja mam. Znaczy ja mówię generalnie takie no, odniesienie odnośnie no. środowiska, tak? Że najmniejsze... I tak on zawsze. No, ale wracając jakby właśnie tutaj do tego, że może i to jest właśnie powodem tego, że my się nie potrafimy dogadać ze sobą, bo każdy cały czas myśli, że jeden drugi to jest konkurencja i że jak jeden drugiemu coś powie, to ten drugi będzie lepszy, lepiej coś zrobi. A ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę na rynku architektonicznym zależy, ile jest tej pracy. Tak? Jeżeli tej pracy Oczywiście. Jest odpowiednio dużo, to każdy zarobi. Przecież wiadomo, że jeden architekt, szef pracowni nie narysuje wszystkiego i nie pójdzie wszędzie do urzędu. Który szef pracowni, ale mówię taki pracownik, gdzie rysuje. No. Który rysuje. Nie? Tak. Ja już nie prawda. Pamiętam. No. Ja już nawet nie mam licencji. Tak. Oddałem. Ja tu właśnie cały czas my powtarzamy z Andrzejem słowa Wojtasa, tak, ze studiów, który mówił, że tak naprawdę 20% pracy architekta to jest rysowanie, to reszta dużo to jest dzwonienie. Właśnie. To... Przestrzelił się. Mówisz full thinking. Tak, reszta to jest dzwonienie przez telefon. No. Ale wiesz, ja tak, bo ja tak trochę się wczułem w rolę tych studentów no i tych właśnie myślenia, że izby powinny się zakazać, SARP to już jest przeżytek. Załóżmy związki zawodowe architektów, one rozwiążą wszystkie nasze problemy. Nie, bo tutaj ten mechanizm, o którym wspominałeś, jest wciąż aktualny. No właśnie, ale czym to się będzie różnić de facto? Tak? Słuchajcie, przecież cenniki izbowe zostały uwalone przez architektów. No tak. Więc w ogóle o czym my chcemy dyskutować? No. Standardy. No. A jakoś w innych zawodach potrafi to działać. Zaczynam od tego, że wysłałeś mi tą wiadomość, dołącz do nas, tak, zbawiaj świat i wiesz, pomóż, bo jest sytuacja nie jaka jest. Środowisko. No środowisko i tego. I powiem ci właśnie, no pracujemy nad tym, tak, tylko trochę w inny sposób. W sensie robimy tego YouTube'a właśnie po to, żeby uświadamiać trochę ludzi, zwłaszcza młodych, którzy szukają prostych rozwiązań. A prostych rozwiązań, przynajmniej nie wiem, czy jak ty to oceniasz, ale w mojej ocenie nie ma prostych rozwiązań. Jak ktoś ma proste rozwiązanie, to na pewno to nie zadziała. Tak? I przed tym przestrzegam. Powiem ci, jest na przykład jednym z takich elementów, bo ci ludzie, tu jest duży, duży problem jakby od podstaw. Edukacja w naszym zawodzie jej nie ma. Człowiek po architekturze ma taki dysonans wewnętrzny, że wydaje mu się, że jest w ogóle mistrzem świata, a właściwie nie ma bladego pojęcia, o co chodzi w tym zawodzie. To jest te 20%, które jest mocno przeszacowane. Nie? I teraz jest problem polegający na tym, że ci ludzie wychodzą z uczelni, skrzykują się z jakimiś tam znajomymi i najczęściej znajdują tak zwanego klepacza, który im oklepuje ten projekt. I słuchajcie, no ja mam rękę na pulsie, wiem jak to wygląda. Są statystyki, gdzie na przykład masz klepacza, który 750 projektów rocznie robi. Twórczy. Tak. 500 zł za projekt. Policz sobie, ile to jest. No my zresztą to jest 30 kilka tysięcy chyba miesięcznie. No słuchaj. No, my już zresztą zrobiliśmy o tym odcinek. Więc generalnie kwestia jest taka, że na przykład Śląska mocno... jakby tutaj siadła na takich mistrzach świata, ale jeżeli zdarzają się tacy mistrzowie świata, którzy są w strukturach dosyć wysoko w izbie i dopóki ich po prostu nie wyczyścisz właśnie tym mechanizmem, o którym mówię, że od dołu musisz po prostu wymieniać tych ludzi, no tylko, to tego się nie zmieni. Że ci przerwę, powiem tak, tylko młodzi uważają, po co uprawnienia. Uprawnienia są niepotrzebne, są złe, uważają, że izba jest zła, bo jakość architektury jest zła i że my jesteśmy temu winni. Właśnie oni nie znają się na architekturze, projektują coś, klepacze to im klepią, bo zarabiają. Urzędnikowi, który nie powinien ze mną polemizować albo z jakimkolwiek architektem, wydaje się, że skoro ten jest takim tłukiem i zaprojektował takie coś, to on jest mądrzejszy od niego. No i zaczynamy dyskusję na zasadzie takiej, że dlaczego urzędnik wchodzi nam w kompetencje, gdzie zgodnie z ustawą o prawie budowlanym powinien
dwa artykuły. 35 i 81. Kropka. A oni się doktoryzują, zaczynają za ciebie projektować, wchodzą ci w buty, mówią, że kolega branżysta sanitarny albo kolega rzeczoznawca pożarowy jej powiedział tej pani, że ona, że to jest źle zaprojektowane. No. Ale wiesz, zmierzam do tego, że my oczywiście jesteśmy nieobiektywni, bo jesteśmy członkami SAP, bo jesteśmy członkami Izby i widzimy w tym wszystkim sens, nie widzimy sensu w, nie wiem, rewolucji, bo to jest trochę jak ekologia w projektowaniu, czyli nie ma sensu burzyć budynku, bo czasem go po prostu wystarczy zmodernizować, naprawdę. Wymienić okna, tak? Niekoniecznie trzeba. Modernizacja. Tak, nie trzeba go burzyć. Jest traktowana tylko jako wymiana, znaczy docieplenie, elewacja, tak naprawdę termomodernizacja jest bardzo gruntownym przeprojektowaniem z punktu widzenia termiki, energooszczędności itd. I zmierzam do tego, że mamy na przykład teraz praktykantów, studentów, którzy już są no, na trzecim i więcej czasami nawet roku, też uczymy na Politechnice Śląskiej i okazuje się, że ci studenci nie mają pojęcia, co to jest izba, jak zdobyć uprawnienia. Jest dużo dlaczego Izba nic z tym nie zrobi, jak to mówi tradycyjnie student? Dlaczego Izba jest winna? Może marketingu brakuje w Izbie. Albo środków. Albo środków. No, albo właśnie środków trzeba pójść. Ale jeżeli się wybrać chodzi tej o receptę na, powiedzmy, odświeżenie Izby, to tylko w ten sposób. Tego się inaczej nie da zrobić. Tu trzeba zrobić no, zgodnie z przepisami i w tą stronę. Ale żeby tak było, to ci ludzie... Ja należę, znam kilku takich ludzi i stąd, że tak powiem, u mnie te działania, nie tyle co społeczne, ale ogólnie jestem, chyba Mleczko kiedyś, jedna z jego grafik wyglądała w ten sposób, że stali sobie ludzie, no taki tłumek ludzi, którzy, no, z transparentem i na tym transparencie było napisane kurwa macie. Ja jestem jednym z tych ludzi i ogólnie jak po prostu coś mi nie pasuje, to ja to próbuję zmieniać. A patrząc się na tą młodzież architektoniczną, która często też się na forach właśnie dyskusyjnych wypowiada, to są ludzie, którzy nie mają tego transparentu, ale po prostu marudzą, że ta izba jest do niczego i tak dalej. Ja się kiedyś wdałem w dyskusję na Facebooku z pewnym młodym architektem, bo tam izba napisała, że zostały wybrane nowe struktury tam i tak dalej, i tak dalej. I koleś skomentował, no znowu będą się spotykać i jeść ciasteczka. Nie będę szedł dalej, bo nie będę sobie podnosił ciśnienia, jak ta rozmowa się potoczyła, ale w pewnym momencie machnąłem ręką, bo to jest mniej więcej jakbyś próbował przekonać kogoś do zmiany kierunków zamiłowania politycznych. Więc jakby tutaj, no. Znaczy, ja też odbyłem ostatnio nawet taką dyskusję, bo wiesz, to, że lekarze nie powinni bez uprawnień cię operować, bo to się może źle skończyć, to już po pandemii ludzi nie przekonuje, ale stwierdziliśmy z Pawłem, że takim argumentem może być na przykład, że powinny być, że jest coś takiego jak prawo jazdy, tak? Czyli uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych i tak jest uprawnieniami architekta, że ktoś, który zna przepisy i umie, no to jest weryfikowany przez certyfikowany podmiot i dostaje uprawnienie do wykonywania pewnej rzeczy, co nie oznacza, że osoba bez uprawnień jest absolutnym nieznającym się na designie, jednak potrzebny był podmiot weryfikujący, który potwierdził jego kwalifikacje i po to jest prawo jazdy. Ale spotykam się na forum, że ludzie mówią, a on w ogóle chciałby znieść wszystko, nie? No i... Ale to są przecież skrajność, no właśnie skrajne przypadki takie... takiego anarchizmu. Anarchizmu, tak powiem, dokładnie. Nie? Ale nie pamiętam, który architekt z takich bardziej znanych, nie wiem, czy to był Frank Lloyd Wright, czy któryś, powiedział, że lekarz może zakopać swój błąd, ale architekt to może co najwyżej obsadzić bluszczem. No. I to jest piękna konkluzja. I myślę, że to jest puenta na tą wspaniałą dyskusję. For Design Days to naprawdę miejsce, gdzie można spotkać wiele ciekawych osób, wymienić się poglądami. Oczywiście czekamy na wasze komentarze pod spodem. Co wy o tym myślicie? Czy jednak powinniśmy reformować, czy burzyć? A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Cześć. Tutaj jeszcze nasz kamerzysta dzielny obserwuje skalę, nie ale wiem, i będzie widzieć, że ten... to dopiero zobaczysz na nagraniu. A to się wytnie, jak powiedziałem to brzydkie słowo po angielsku teraz, to takie, tak? Wiesz, będzie zapikselowane usta i te sprawy. Ale ogólnie autoryzujesz wywiad. Muszę najpierw go odsłuchać.